Chciałem, byłem również na konferencji w piątek w NATO, tutaj odnośnie tutaj pana Macieja, który wspominał o NATO. I tam była też manipulacja dość dużej klasy, gdzie Ameryka, w ogóle cała konferencja była po angielsku w hotelu Intercontinental. I tam był również generał amerykański NATO obecny, z chyba w Szczecinie w tej chwili jest. I proszę sobie wyobrazić, że jeden z osób w panelu powiedział, że Polska było, chciała, czy nawet próbowała, żeby Unia Europejska miała swoją armię. No, ja, to mnie bardzo ruszyło, bo nie lubię żadnych kłamstw i tak dalej. Jestem bardzo wrażliwy na to. I widziałem, że nikt nie reaguje, ja po prostu, bo nie wszyscy znali zresztą angielski tam, może na tyle. I ja powiedziałem, że bardzo przepraszam, ale Polska dementowała w tym czasie swoje wojsko. Także to jest nieprawda, że to, bo tak wyglądało, jak my byśmy chcieli wyjść z NATO. No i powiedziałem, że to było misrepresentation. To jest takie dość dyplomatyczny wyraz, ale to było naprawdę oburzające. Ale to jest tak nawiasem w stosunku do tego, co mówił pan Maciej, bo jak nas atakują, prawda, bo to kwestia jest tego, że my się bronimy. Wizerunek, myśmy powinni budować wizerunek, ale my się coraz to bronimy przed tym atakiem wizerunku. I to samo jest w Polsce, w Kanadzie. Podam przykłady, po prostu takie dwa czy trzy przykłady, gdzie najbardziej zobrazują, jakie działania konsularne, czy powiedzmy ambasadorskie, były odnośnie Polonii, prawda, która nie była zrzeszona w tym służbach bezpieczeństwa, czy w tych grupach, prawda, które były popierane oczywiście pieniędzmi, z tego, co słyszałem tutaj, że wówczas Ministerstwo Spraw Zagranicznych dysponowało tymi pieniędzmi, że mogli im płacić. W każdym razie był w 2015 roku, był ambasador Ogrodnicki, który był urodzony w Paryżu w 1953 roku. Później dowiedziałem o nim, bo coś niesamowitego było. Był tam, jego ojciec był radcą handlowym. No wiadomo, że musiał chyba Stalina znać, bo w latach, początku 50. lat to trudno, żeby takie stanowisko w Paryżu zajmować. No był polskim ambasadorem w Ottawie i proszę sobie wyobrazić, ja byłem akurat wówczas skarbnikiem Canadian Polish Chamber of Commerce, Izby Handlowej w Vancouver, i przychodzi do mnie pan Nizio, Benjamin Nizio, który był prezesem wówczas, i mówi do mnie, że potrzebuje 300 złotych, dolarów. A ja mówię, na co ty potrzebujesz? To jest jeden z przykładów, dobrze? Ja wiem, no muszę... No dobrze, no to wnioski. Nie, ale tu chodzi o to po prostu, że nikt nie był poinformowany, że ambasador przyjeżdża do Vancouver i tam będą odznaczenia wręczane Polakom, nawet nie wiadomo którym, prawda, z okazji rocznicy, 60. rocznicy zakończenia wojny światowej. I pan Ogrodnicki idzie do Stowarzyszenia Żydowskiego i w ogóle nie wstąpił do Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, ale co najciekawsze, bo to w telewizji było, ja to zresztą dostałem dysk z tego, w lokalnej telewizji, że on mówi, no jak przyjedziecie do Polski, i tam był również konsul Czapla, którego później skonfrontowałem, jak przyjedziecie do Polski, to spotkacie się z antysemityzmem, możecie się spotkać z antysemityzmem. Tak dość wyważenie mówił, ale na szczęście tam na wysokich stanowiskach są ludzie, mądrzy ludzie. Potem powiedział jeszcze jedno coś takiego oburzającego, że 9 polskich Żydów zginęło w czasie II wojny światowej. To ja, mój ojciec został zamordowany w obozie koncentracyjnym i się pytałem,
A co mój ojciec? Gdzie mój ojciec? Mój ojciec nie był Żydem, był Polakiem i został też zamordowany, prawda? Także skonfrontowałem wówczas pana Czaple, powiedział, no to, ale to jest mój szef, co ja mogę powiedzieć, nie? Druga sprawa, teraz ostatnia, która się wydarzyła, już nie będę i o innych wspominał, przyjeżdża minister Waszczerowicz do Vancouver 26 września. Przepraszam, Waszczykowski. Minister Waszczykowski przyjeżdża do Vancouver 26 września. Ja o tym nie wiedziałem, zresztą ja przyleciałem do chyba 16 września, 17 z Warszawy do Vancouver i mój przyjaciel, który z Stowarzyszenia Polskich Kombatantów mówi, słuchaj, Waszczykowski podobno przyjeżdża, będzie 26 tutaj w tym, w SPK, w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. No i ja mówię, fajno, dobrze, to trzeba się przygotować. No i okazuje się, że nikt nie wiedział o tym, że przyjeżdża minister Waszczykowski. Dosłownie nikt. Ja widzę, z kimkolwiek rozmawiam, on nikt nie wie. W końcu ja wysłałem wszystkie, do wszystkich moich korespondentów maile. Po tym, jak ja wysłałem, to chyba dwa dni później, konsul też wysłał, bo widział, że już ludzie wiedzą, prawda. Chodziło o to, żeby po prostu na tym spotkaniu było 5, może 10 ludzi, i którzy Polacy są niezainteresowani, prawda. To jest totalne. Już nie mówię o tym, że SPK jest w całej Kanadzie atakowane poprzez, chcą sprzedać wszystkie properties, prawda, nieruchomości. To gdzie będą się spotykać przecież? No to jest tyle, bo tu widzę, że nie będę też zabierał dużo. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy.